Z informacji przedstawionej przez zastępcę burmistrza dowiadujemy się, że liczba zatrudnionych urzędników spadła. Na początku kadencji, jak nowego burmistrza, nowej rady, pracowało tutaj w urzędzie 81 urzędników. Na dzień dzisiejszy pracuje 76. No i tylko mamy jedno wypowodzenie z pracy. Spadek zatrudnienia wygenerował dodatkowe oszczędności, które jednak, jak się okazuje, zostaną w urzędzie. W ten sposób osiągnęliśmy oszczędności w wysokości 91 tysięcy złotych. I te oszczędności są przeznaczone dla najlepiej pracujących i najmniej zarabiających urzędników. Obniżenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta rzeczywiście nastąpiło, a uzyskane oszczędności mają motywować urzędników do lepszej pracy.